Dzień dobry. Chciałem opowiedzieć fajną historię, bo tak na kanwie wojen samochodowym zdarza się, że czasami, nie wiem, przyjeżdżamy gdzieś do komisu czy do osoby prywatnej i fajne jest to, że dużo częściej jakby z chęci sprzedaży samochodu wymieniają komisy. Kiedy dzwonimy normalnie na ogłoszenie pod tytułem dzień dobry, chciałbym ten samochód kupić, obejrzeć, rozmawiam o tym aucie, wypytuję się trochę, tak dalej, tak dalej. Nigdy raczej nie informujemy, że wie pan, ale przy okazji chcemy poinformować, że my to auto to my kupujemy do wojen samochodowych, to będzie pan w telewizji, tak dalej, tak dalej. Tylko żeby jak najbardziej naturalnie kupić ten samochód, po prostu przyjeżdżamy z kamerami i osoba sprzedająca nagle wychodzi przed dom, patrzy, a tu stoi jedna, druga kamera, trzecia kamera, dźwiękowiec tu z tym kijem, taką tyczką tam wpycha pod usta, żeby wychwycić jakiś dźwięk i tak dalej. I tak kupujemy auta i ciekawostka jest taka, że u osób prywatnych najczęściej jest po pierwsze zdziwienie, po drugie takie zastanowienie, o co tu w ogóle chodzi, czy to nie jest jakaś, no nie ukryta kamera, no bo kamery są na zewnątrz, ale czy to nie jest jakaś po prostu forma rozrywki, żartu. No ale jak najczęściej już powiedzmy skojarzą, że rzeczywiście ja ten program prowadzę, to jest o cholera, ale nieźle i decydują się na zagranie, na wystąpienie w tym programie, na sprzedaż tego auta i tak dalej. Natomiast w komisjach zwyczajowo jest inaczej. W komisjach jest bardzo wulgarnie. Najczęściej to jest same mnie tu z tymi kamerami wy i tak dalej, wy i tu jest dość często wypikane. Musiałoby być wszystko, więc często odstępujemy po prostu od sprzedaży, bo komis wręcz potrafi zareagować historią pod tym: wy przyjechaliście po to auto? Panie, wie pan co? Nie, no ja tego auta panu nie sprzedam. Nie, ten nie jest, ten obok, tego też bym raczej nie polecał. Jakoś często jest tak, że taka chęć sprzedaży spada w momencie, kiedy trzeba sprzedawać prosto do kamery, kiedy trzeba to zagrać i po prostu sprzedać samochód do telewizji. Wtedy nie wiem, czy to wynika z tego, że może są zbyt skromni, może na zasadzie, no wie pan, ja tu się krępuję, no nie chciałbym w telewizji, kręcę loka, czy coś, czy raczej jest to może objaw, nie wiem, słabej jakości tego pojazdu. Nie wnikamy, bo nigdy nie dochodzi do sprawdzenia tego auta w sytuacji, kiedy komis albo wypycha nas kolanem za bramę, albo wręcz mówi, tego nie sprzedam, koniec, kropka, a właściwie, proszę pana, to jest już zarezerwowany i do wyrzucenia. Więc to tak wygląda czasami na planie i wtedy jest przynajmniej trochę śmiechu i rozrywki, chociaż nie spotkaliśmy się jeszcze nigdy z jakąś agresją, ale raz się spotkaliśmy z facetem, który bezczelnie, autentycznie, bezczelnie przy minus 30 wepchnął nam samochód, kupiliśmy go, później musieliśmy mu go oddać, bo okazał się dramatyczny, co mogliście obejrzeć chyba w drugiej czy trzeciej serii wojen samochodowych. Namarzyłem się, namęczyłem, naślizgałem samochodem, a okazał się strasznie słabym autem. Takich aut wam nie życzę, ale fajnych zabaw i rozrywek przy kupowaniu samochodów i dużo uśmiechu życzę wam oczywiście jak najbardziej.